temat rozwoju gospodarczego jest tematem, nie ukrywam, bardzo głębokim, więc zawsze trudno układa się do niego wykład. Więc zacznę może od malutkich pewnych rzeczy. Czy ktoś wie, kto to jest? Pewnie nie. Jakby wiedział, to bym dał książkę w prezencie. To jest Bram Cohen, przepraszam, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za stworzenie, w zasadzie odpowiedzialna za stworzenie BitTorrentów. Ktoś wie, co to są torrenty? Oczywiście. No właśnie. Tak, domyślam się. Ktoś wie, kto to jest? Pewnie nie. Nie znacie swoich Prometeuszy. To jest Phil Zimmermann. Phil Zimmermann, który jest z kolei autorem czegoś takiego jak PGP. Ktoś wie, co to jest? Pretty Good Privacy. Jeden z takich ważniejszych protokołów dotyczących, znaczy pozwalających na anonimowe komunikowanie się przez internet. Bardzo rozpowszechniony. Są klucze PGP, pewnie część z Was o nich słyszała. Zresztą Phil Zimmermann w latach 90. stoczył straszne boje z władzami amerykańskimi, ponieważ będąc autorem PGP zarzucano mu, że łamie ustawę o obrocie bronią. Dlatego, że PGP no to jest tak naprawdę system umożliwiający kodowanie informacji i on ma ogromne znaczenie militarne. I władze amerykańskie uznawały na przykład, że jak PGP się znalazło poza granicami kraju, to Zimmermann, który jest autorem PGP, najwyraźniej musiał wyeksportować broń za granicę Stanów Zjednoczonych, zagrażając bezpieczeństwu narodowemu. No oczywiście ta batalia się skończyła dla niego tak, że na szczęście jej nie przegrał. Zresztą tak naprawdę złamano zakaz eksportu software'u, zakaz eksportu poza granicę Ameryki oprogramowania, między innymi właśnie ze sprawą działalności Zimmermana i osób, które były z nim związane. No, klucz PGP, czy generalnie PGP, można było na przykład wydrukować w książce, niektórzy sobie na przykład tatuowali albo nosili koszulki, no i potem udawali się do władz amerykańskich i pytali się, to ja mogę w tej koszulce chodzić, czy nie mogę, a ten tatuaż to mogę mieć, czy nie mogę mieć. Oczywiście władze amerykańskie nie wydawały decyzji, bo jakby wydały decyzję, to zaraz by ją przegrały w sądzie w oparciu o prawo do wolności słowa. No i koniec końców to na szczęście się skończyło właśnie zwycięstwem Zimmermana. Natomiast był to też taki jeden z naszych Prometeuszy. To ktoś wie, kto to jest? To jest Adam Back, autor tak zwanego hashcashu, który się opiera na systemie proof of work, który jest absolutnie kluczowy w pewnej innowacji, o której pewnie prawie wszyscy słyszeli, czyli w czym? Blockchainie i Bitcoinie, tak. Cały system tych minersów, górników, który jest stosowany w Bitcoinie, jest tak naprawdę stosowany na bazie systemu, który stworzył Back. Co więcej, jak ktoś popatrzy na słynny white paper Satoshi Nakamoto, opublikowany tak w 2008 czy 2009 roku, to jeden z przypisów jest przypis właśnie do opracowania Adama Becka, tak? Dosłownie jedno zdanie, hot take na twój wykład. Bank Centralny Chin ogłosił, że wszystkie transakcje w krypto są nielegalne, także Bitcoin ma taki plan. A to dobrze, to bardzo dobrze. Dobrze, bo chciałem kupić. Kartkę z podziękowaniami można wysłać. Kolejna osoba, John Gilmore, który z kolei jest od początku mocno zaangażowany razże w działalność społeczną, ale też jest zaangażowany w tworzenie GNU Project, czyli tych, jak ktoś słyszał o GNU pewnie też, tak, że to są takie systemy oprogramowania. Proszę? Tak, no to Linux de facto się na tym tak naprawdę opiera i Gilmore odegrał ogromną rolę przy jego powstawaniu i generalnie rozwijaniu. To jest z kolei trochę bardziej mainstreamowa osoba, to jest Mac Andreessen, jeśli dobrze wymawiam jego imię, nazwisko. To jest de facto współtwórca, założyciel Netscape'a. Ktoś wie, co to Netscape? Netscape Navigator? Generalnie wszyscy korzystając dzisiaj, nie wiem, z Firefoxów, z Chrome'ów, z Edge'ów, rozmaitych przeglądarek Opera i tak dalej. To są wszystko spadkobiercy tak naprawdę Navigatora. To znaczy Netscape Navigator to był jeden z takich czołowych programów podstawowych, które sprawiły, że internet przestał być siecią dla programistów, którzy odczytywali jakieś tam znaczki, tylko stał się miejscem, w którym zaczęto budować normalnie strony internetowe. W pewnym momencie 90% ruchu generowanego w internecie to był właśnie ruch obsługiwany tak naprawdę przez Netscape'a. No zresztą rewolucyjnie Mark Andreessen jest uważany za osobę, która zaproponowała, uwaga, żeby na stronach www umieszczać obrazki.
Tak? Więc to wszystko mówi o tym, jak bardzo w powijakach był internet, zanim się pojawił Netscape. No, tą osobę muszę przedstawiać, czy nie? Kto wie, kto to jest? Czyli dokładnie, Wikileaks, czyli Julian Assange, tak? I teraz, co te osoby mają ze sobą wspólnego? Bo ja je tutaj jak gdyby tak wymieniam. Co one mają ze sobą wspólnego? Znaczy, jak widać, są przypięte do najbardziej innowacyjnego i jednego z najważniejszych obecnie naszych sektorów w naszym życiu, czyli do szeroko rozumianego przemysłu komputerowego. Ale oni wszyscy nie są od siebie oddaleni, tylko oni wszyscy należeli do czegoś, co się nazywa lista e-mailingowa Cypherpunks, która była założona właśnie przez Gilmora w latach 90. I na tej liście było tam kilkadziesiąt, potem kilkaset osób. Wymieniali sobie na tej liście rozmaite uwagi dotyczące technologii kryptograficznych, dotyczące oprogramowania, dotyczące wymiany na przykład anonimowo waluty przez internet, dotyczące rozrastającego się rządu, dotyczące kwestii anonimowości, dotyczące niebezpieczeństw Computer State. Była taka książka w latach 80. już opublikowana, Rise of the Computer State. I właśnie ci wszyscy ludzie sobie zdawali sprawę z problemów, które idą z postępem technologicznym, że postęp technologiczny niekoniecznie może nas pchnąć w stronę bardziej wolnego, anonimowego świata, tylko może nas pchać w stronę bardziej świata totalitarnego. Jak widać, cały czas te napięcia cały czas z nami są. I te wszystkie osoby sobie wymieniały uwagi dotyczące i filozofii ładu społecznego, jak i również przede wszystkim technologicznych kwestii i ze sobą, jak gdyby można powiedzieć, współpracowali na takim forum. No i jeszcze jedna osoba, co do której pewności takiej absolutnej mieć nie można, że była członkiem tego forum, to jest właśnie Satoshi Nakamoto, o którym już wspominałem. Dlaczego? Dlatego, że osoba, która stworzyła Bitcoina, a w zasadzie osoby, prawdopodobnie pewnie to były jakieś dwie osoby pod pseudonimem, no musiały jak gdybyś być, nie ma możliwości, żeby nie były związane z tą siatką kryptograficzną, z tymi cypherpunkami, dlatego że te innowacje, które się pojawiały w tym protokole właśnie korzystające na przykład z Becka, korzystające na przykład z tego inny jeszcze cypherpunk, którego nie wymieniłem, czyli Nick Szabo, też był członkiem tej grupy. Hal Finney, który też jest uważany za osobę, która ogromną rolę odegrała w budowaniu Bitcoina, jeśli nie był jednym z tych, którzy się ukrywali pod pseudonimem, szczególnie że jego sąsiad się nazywa Satoshi Nakamoto. Jaki przypadek, prawda? Więc jak gdyby wszystko wskazuje na to, że to był jak gdyby owoc pracy pewnej burzy mózgów, tak? Że pewnego korzystania, szczególnie że Bitcoin wcale nie był na początku sprawnie działającym systemem. Zaraz po tym, jak stworzył go Satoshi Nakamoto, to jeden z uczestników Bitcoina, mimo że miało być, ile tam ma ich być w obiegu, 21 milionów, tak? To ktoś stworzył nagle 180 milionów, tak? Więc ten był system dziurawy, który po prostu był naprawiany w trakcie tego, jak powstawał, a nie tak, że tylko geniusz jeden przyszedł, nagle wszystko stworzył i wszystko idealnie działało. Okej, to tak a propos pewnego klastra. Odstawiamy to na bok. Przechodzimy do nudniejszych rzeczy, czyli do ekonomii. Jak w ogóle rozumieć wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy? To są terminy, które się trochę różnią, o czym za chwilę powiem, ale jakoś tam, no powiedzmy, są ze sobą sprzężone wbrew pozorom. Tradycyjnie, jak mamy krzywą możliwości produkcyjnych, obrazującą wymienność między jakąś jedną kategorią dóbr, a drugą kategorią dóbr, jak produkujemy pewną ilość dóbr, tutaj są te dobra produkcyjne, możemy produkować tyle, to wtedy mamy ograniczenie, że dóbr, powiedzmy tutaj akurat są dobra z rolnictwa, sektora rolnego, możemy produkować tylko tyle. Jeśli chcemy zwiększyć produkcję, no to musimy zredukować produkcję tych dóbr, tak? I to jest jak gdyby nasze ograniczenie technologiczne. Kształt, ten wypukły oczywiście wynika z prawa mających przychodów, to jak ktoś chce, to kiedyś tam możemy sobie omówić, ale to na podstawach ekonomii w zasadzie powinno być omówione. To wynika z rzadkości czynników produkcji przy ich aktualnym wykorzystaniu. To znaczy, jeżeli chcemy czegoś mieć więcej, to musimy przesunąć zatrudnienie, realokować tak z jednego miejsca na drugie. Oczywiście gospodarka nie zawsze jest tak krzywej możliwości produkcyjnych. Mogą być niewykorzystane moce produkcyjne, możemy być w punkcie gdzieś tutaj w środku w trakcie recesji, kryzysu, etc. Krzywa ta przesuwa się, czy przesunięcie tej krzywej oznacza postęp, rozwój, wzrost gospodarczy. Czasami można te terminy, tak jak mówię, wymiennie stosować, ja generalnie ja jestem zwolennikiem wymiennego ich stosowania, o czym powiem za chwilę. Krzywa ta się przesuwa, to znaczy, że mamy do czynienia ze wzrostem, rozwojem. Dlaczego? Dlatego, że możemy produkować więcej jednego i drugiego. Nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na wymienność jednej rzeczy na drugą. Jak to się dokonuje? To się raczej dokonuje nie całym przesunięciem, tylko pojedynczym przesunięciem, czyli w ten sposób, tak, że
Nie tak, że jakiejś jednej rzeczy nagle możemy produkować, nie tak, że obydwu rzeczy więcej możemy produkować, tylko mikroekonomicznie. Jedna jakaś konkretna branża, jednej jakiejś konkretnej branży udaje się przy tej samej ilości zasobów produkcyjnych, którą posiada, wytworzyć więcej produktu albo więcej lepszego produktu, albo w ogóle lepszy produkt nawet przy mniej więcej, powiedzmy, takiej samej produkcji. Tak? I to udaje się osiągnąć przez jakieś mikrozmiany, które się tam pojawiają, i jak sobie te mikrozmiany zsumujemy, to potem cała krzywa nam się w ten sposób przesuwa. Mała uwaga oczywiście metodologiczna, to znaczy mamy tutaj dwie, to jest wszystko uproszczone, tak? Można wszystkich tych krzywych się czepić. Jedna podstawowa rzecz, której należy się czepić, to jest to, że mam tu tylko dwie osie. No niestety wykład jest dla ludzi, zrobiony przez człowieka, więc proszę mi wybaczyć, patrzymy dwuwymiarowo. Jakbym zrobił trzy osie, to już byłby problem, a tak naprawdę osi powinno być N. Tak, to powinna być jakaś przestrzeń N-wymiarowa, w której mamy oś dla każdego osobnego dobra i mamy jakąś taką płaszczyznę śmieszną, gdzie mamy wymienność między wszystkimi dobrami, tak? Bo oczywiście w praktyce nie jest tak, że wybieramy, czy produkować dobro A, dobro B, tylko ten wybór jest zdecydowanie większy. Ot kolejne ograniczenie metod neoklasycznych. Jak popatrzymy sobie na wzrost gospodarczy historycznie, no to ja tutaj akurat wybrałem badania dla Wielkiej Brytanii. To jest akurat okres akurat od XIII wieku do wieku XVI. Oczywiście pomiary wzrostu gospodarczego historycznie są obarczone ogromnym ryzykiem błędu. Tak? To w sensie, no, nie należy do tego przywiązywać jakiejś wielkiej wagi. Są robione jak w miarę przyzwoitymi metodami, ale oczywiście no, są narażone na całą masę błędów. Po co my w ogóle wobec tego te statystyki zbieramy? No bo nie chodzi nam o dokładny pomiar, tylko generalnie o trend, o tendencję. Nawet jeśli gdzieś tam ma inaczej wyglądać ten pomiar, coś gdzieś tutaj należy poprawić. Nawet jeśli musimy się machnąć o 30%, to i tak mniej więcej możemy zobaczyć to, że mamy do czynienia generalnie z jakimś tam wzrostem i często z trendem bocznym. Takim, że w zasadzie przez wieki, można powiedzieć, nie dochodzi do wzrostu. To samo jak sobie popatrzymy na okres od XVI wieku do wieku XVIII, czy w zasadzie w XVIII już następuje jakaś pewna zmiana w Wielkiej Brytanii i zaczyna się to, co tam potem nazywamy rewolucją przemysłową. A ja mam takie pytanie, tak? Skąd wiemy, jakie PKB było kilkaset lat temu, jak to zmierzono? Na podstawie umów, które wtedy zawierano, spadki. Na przykład, umowy, spadki, ale nie tylko. Można było też generalnie na przykład z badań jakichś socjologicznych, to znaczy jaka była populacja mniej więcej i jaka była niezbędna populacja, co było niezbędne do przeżycia. Tak, na przykład tak można było oszacować mniej więcej sektor rolny. Bo generalnie trzeba było wyżywić ludzi. Jak umierali, no to znaczy, że ta produkcja musiała być mniejsza niż tyle, żeby wystarczyło, żeby ludzie przeżyli. Nie? Dobre pytanie, nie znam szczegółowej odpowiedzi, ale to są też na przykład takie metody, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że mimo że nie było czegoś takiego jak statystyka dochodu narodowego, to jednocześnie wszystko było rejestrowane, jak gdyby, nie? To znaczy, wszystko może nie, ale było bardzo dużo rejestrów, na podstawie których rzeczywiście można było wyciągać jakieś informacje o tym, co na przykład do kogo należało, tak? Albo w jakim stopniu, na przykład, jakie były jakieś magazynowane, jaka była magazynowana wielkość żywności gdzieś tam w jakichś istotnych spichlerzach, nie? Także no, nie są to idealne metody, takie jak dzisiaj mamy, kiedy, prawda, urzędnicy po prostu wymagają rejestracji wszystkich przychodów. Natomiast coś to nam, tak mi się wydaje, że coś to może powiedzieć. Chociaż tak jak mówię, wahnięcie może być całkiem spore, nie? Błąd jakiś tam. Od XIX wieku mamy ten wzrost zdecydowanie mocniejszy. Bo tutaj jak popatrzymy na przykład, to tutaj nam się to podwoiło, tak, mniej więcej z grubsza, a tu na podobnym, na krótszym nawet czasie mamy więcej niż podwojenie, tak, prawie trzykrotny wzrost. Już XIX wiek to jest ten okres właściwego wzrostu. Uważa się, że tutaj gdzieś do tego wrócę trochę w kolejnym wykładzie o rynku kapitałowym i giełdzie. Tutaj coś zaczyna się ciekawego dziać, co powoduje, że rewolucja przemysłowa jeszcze bardziej przyspiesza, tak, że z tym wzrostem się coś dzieje takiego jeszcze bardziej interesującego. No i tu wiek XX to już w ogóle to per capita w Wielkiej Brytanii zdecydowanie rośnie. A propos różnicy między rozwojem a wzrostem. Kategoria ilościowa i kategoria jakościowa. To znaczy, wzrost polega na przyroście zasobów dostępnych per capita, tak się mówi, tak, że mamy po prostu więcej tego samego, jak gdyby. No ale z drugiej strony, dlaczego ja właśnie mówię o tym, że te rzeczy są do siebie przypięte? Dlatego, że
przy realizacji wzrostu nie sposób sobie wyobrazić, że nie ma jednocześnie rozwoju. To znaczy, jak mamy więcej, już nawet proste prawo malejącej użyteczności krańcowej nam to powie, czy tam mającej użyteczności krańcowej zarówno z dóbr konsumpcyjnych, jak i produkcyjnych. Po prostu, jak mamy więcej czegoś, to użyteczność krańcowa nam w tym znaczeniu spada, że użyteczność krańcowa najwyraźniej czegoś innego nam rośnie, więc mamy dostosowanie jakieś jakościowe. Czyli nie tylko mamy więcej określonego rodzaju dóbr, takich samych dokładnie, tylko przez to, że mamy ich więcej, na przykład możemy ich, albo mamy ich produkcję osiągniętą więcej przy tych samych nakładach, że możemy się poświęcić czemuś innemu, czyli możemy zacząć robić coś innego. Tak jako rozwój najczęściej, szczególnie w tych badaniach socjologicznych się podaje, że ludzie mają, nie wiem, więcej czasu na zachwycanie się kulturą, albo więcej czasu na edukację, albo więcej czasu na spędzanie czasu wolnego, albo możliwość podróżowania. To są wszystko pewne zmiany jakościowe, których się nie da uchwycić prostymi kategoriami ilościowymi. I rzeczywiście ta różnica między wzrostem a rozwojem ma jakiś tam sens, natomiast jednocześnie jak gdyby to są rzeczy do siebie bardzo mocno przypięte. W taki sposób, że jeżeli jest wzrost, to jakiś rozwój zawsze nastąpi, a z drugiej strony w zasadzie nie sposób sobie wyobrazić rozwój bez wzrostu. Tak? Zero growth nie może dać po prostu sytuacji takiej, że nie dojdzie jednocześnie do jakiegoś przetasowania jakościowego. Tak? Znaczy przynajmniej ciężko mi to sobie wyobrazić. Może coś można, jakieś mikrosugestie jakieś wskazać, ale w taki sposób, żeby to jakościowy skok wykonać, to jednak ta przewaga ilościowa też musi się pojawić. I co jest sednem tego wzrostu i rozwoju? Ano jest tworzenie nowych kombinacji funkcji produkcji. Krzywa możliwości produkcyjnych, którą przedstawiałem, to jest wymienność między wynikająca z różnych funkcji produkcji. Tak jak mówiłem, jak ktoś chce, to możemy sobie w wolnej chwili rzutowanie zrobić prawa mających przychodów i wygenerować sobie krzywą możliwości produkcyjnych z tego. To wzrost właśnie bierze się z tego, że nam się ta krzywa możliwości produkcyjnych przesuwa. Ona się przesuwa, bo się przesuwa konkretne prawo mających przychodów. Że rośnie nam produkcja jakiegoś jednego konkretnego dobra, bo coś sobie wykombinowaliśmy. Sprawiliśmy, że ta funkcja produkcji, która wcześniej była jakaś tam, używając języka neoklasycznego, staje się nieistotna, bo możemy tymi samymi nakładami zrobić coś lepiej. Coś żeśmy wykombinowali. To jest słynny, tak mi się wydaje, nie wiem, bo to jak gdyby trudno zweryfikować. To jest jeden z programistów, który zdaje się 2 czy 3 lata temu, jak pamiętam, trafił do prasy, do mediów ze swoją osobistą historią o pseudonimie Narcos. A czym on zasłynął? On zasłynął tym, że był tak leniwy, że porobił skrypty do wszystkiego. To znaczy, na przykład w momencie, komputer miał rozpoznawać, co się dzieje. Znaczy, komputer na przykład rozpoznawał, czy jego praca jak gdyby jest generowana na przykład na komputerze w pracy, czy nie. Jeżeli tam od godziny 8 do 9 nie było żadnego ruchu generowanego na tym komputerze, to automatycznie skrypt pisał e-maile do klientów o treści: nie czuję się najlepiej, pracuję z domu. Tak? W momencie, w którym na przykład komputer się nie wyłączał do godziny 17, to skrypt automatycznie pisał maila do jego dziewczyny: muszę zostać w pracy, bo mam do zrobienia to, a to, a to. I to jeszcze, co tam się wpisywało, było losowo wybierane z jakiegoś zespołu wymówek i tłumaczeń. No to w sumie nie ma przecież znaczenia, dlaczego najistotniejsza jest informacja, że zostaje w pracy, tak? Mało tego, skrypt w pewnym momencie, proszę? Skrypt w pewnym momencie o jakiejś godzinie rozpoznawał, jak on wstał od tego komputera, rozpoznawał, że nie jest, już nie pamiętam, co było bodźcem w tej chwili do tego, że kawa mu się sama robiła. On zhakował ekspres do kawy, w ogóle ludzie, którzy tam pracowali, nie wiedzieli, że to można nawet zrobić. On zhakował ekspres do kawy w taki sposób, że jak wstawał i szedł do pomieszczenia dalej, to już gotowa kawa na niego czekała, do tego, żeby mógł się napić. Do tego stopnia jak gdyby się usunął, więc jak gdyby spektakularny przykład osoby, która kombinuje jak się da, gdzie by tu jeszcze czas oszczędzić. Ja zawsze lubię taką anegdotę osobistą przedstawiać. Będąc szczęśliwym członkiem Rady Wydziału u mnie, na Radach Wydziału się czasami głosuje na przykład awansy naukowców, tak? Awanse, to znaczy się głosuje, czy ktoś powinien zostać profesorem, tak? Czy ktoś powinien... Tak, to jest chyba głosowane na... Chociaż nie, każde zatrudnienie tak naprawdę. No ale awans na stanowisko profesora też jest głosowany. I kiedyś siedziałem koło mojego dobrego kolegi i była dyskutowana taka kolejna kandydatura i ona jest przedstawiana, ktoś wychodzi, przedstawia i mówi:
ta osoba bardzo ciężko pracowała, tyle się poświęciła i tak znowu opowiada. I ten kolega się do mnie nachyla i mówi: ja czekam, aż ktoś wreszcie wyjdzie i powie, leniem był, nie chciało mu się nic, prawie nic nie pracował, a patrzcie ile osiągnął, tak? A tak to w kółko słyszymy, jak to się napracował, laborystyczna teoria awansów, tak? Mniej więcej. Także... Przepraszam, tak? No bo czy ten programista, żeby robić te wszystkie kombinacje, to też się nie musiał napracować, więc w sumie w praktyce to on był pracowity, tylko tak pracowity, powiedzmy, długoterminowo, że w krótkim terminie musiał się napracować, żeby hakować te wszystkie różne dziwne rzeczy, ale w długim terminie mógł się omijać. Tak. Inwestycja. Znaczy, no właśnie, to jest pytanie o znaczenie terminów, co to jest pracowitość, tak? Ludzie chyba dają całe życie do tego, żeby zmniejszyć ilość pracy, tak. Zwiększyć. Tak. Więc jak gdyby to też rzuca ciekawe światło na tezę dla tych, którzy uważają, że praca jest źródłem bogactwa narodu. Zastanówmy się, czy rzeczywiście. Się nie narobić i zarobić. A no właśnie, jak bardzo trudnym wyzwaniem jest to, żeby właśnie się nie napracować, a osiągnąć to, co się osiąga napracowaniem, tak. I jakbyśmy chcieli neoklasycznie przedstawić, co narkos zrobił, to zrobił dokładnie to, tak? Po prostu wskoczył na nową krzywą możliwości produkcyjnych dzięki temu, że się nakombinował i nawymyślał te skrypty, które miały mu tak dużo ułatwić. No to możemy teraz przejść do pytania, dlaczego następuje wzrost? Dałem tutaj celowo obrazek, ktoś wie, kto to jest? Huxley? Nie, zupełnie inna dziedzina. Fizyka. Richard Feynman. Tak, czyli jeden z takich znanych fizyków, bardzo szanowanych, taki o... Można jego wykłady sobie pooglądać na YouTube, bardzo dowcipny, w przystępny sposób tłumaczący fizykę słuchaczom, którzy też o niej zbyt dużo nie wiedzą, głównie słynący z tego, jak to mówi, że fizyki tak naprawdę fizycy nie rozumieją, tylko po prostu potrafią dobrze liczyć pewne rzeczy. Daję celowo jego zdjęcie tutaj z tego powodu, że jak po usłyszeniu właśnie jednego z wywiadów z nim, jak słyszę słowo dlaczego, to od razu mi się Feynman przypomina. Dlaczego coś się dzieje? Dlaczego następuje wzrost? I właśnie w tym jednym wywiadu Feynman mówi tak. Pytania dlaczego to są najgorsze kategorie pytań, jakie można sobie wyobrazić. Dlatego, że zadając pytanie dlaczego, możemy popatrzeć na problem z różnych perspektyw i możemy go opisać w rozmaity sposób. Na przykład jak sobie weźmiemy starszą panią, która wychodzi na dwór, się poślizgnęła, upadła i złamała nogę. I teraz, dlaczego ta pani złamała nogę? Aha, bo jest siła grawitacji, odpowie fizyk. Bo nie posypano piaskiem chodnika, powinien być posypany, odpowie osoba odpowiedzialna za posypywanie chodników. Ano dlatego, że jest oblodzone, powie meteorolog czy osoba, która zajmuje się pogodą, przyszła zima, zrobiło się ślisko. Ano dlatego złamała nogę, bo to już jest starszy organizm i jak gdyby to był, gdyby to była młodsza osoba, to by sobie pewnie tej nogi nie złamała, odpowie na przykład lekarz. I w ten sposób jak gdyby można z różnych perspektyw na ten problem popatrzeć. Także mamy cały splot czynników, które ze sobą współoddziaływują. Jest niezwykle trudne stwierdzić, która waga jest najistotniejsza. I one jednocześnie generują nam taki efekt końcowy, tak? I tak samo można popatrzeć na całą masę zjawisk, które obserwujemy w świecie nauk społecznych. Więc jak patrzymy na przykład na to, czy dlaczego Wielka Brytania, tak? To jest takie odwieczne pytanie, którym lubią się pałać ekonomiści zajmujący się wzrostem gospodarczym i rozwojem, jak i również historycy opisujący wzrost gospodarczy i rozwój. Dlaczego ta Wielka Brytania? Dlaczego w Wielkiej Brytanii się zaczęło? Dlaczego potem tak ładnie się to rozpowszechniło na resztę Europy Zachodniej? I jak zaczynamy opisywać, co się stało, to musimy przeprowadzać jakieś ważenie czynników rozwoju i wzrostu. I teraz pytanie jest, które ważenie... Znaczy, co jest istotniejsze w pewnym sensie zależy od tego, co potraktujemy jako tak zwany wielki game changer, tak? Czyli tą zmianę reguł gry, albo w ogóle, znaczy niekoniecznie reguł, bo to trochę węższy termin niż game changer, ale taki czynnik, który najwięcej jak gdyby zmienił, to jest raz, a dwa, musimy też wybrać pewien horyzont czasowy, tak? Bo jak chcemy na przykład popatrzeć na pytanie, dlaczego Wielka Brytania się rozwijała jako pierwsza, patrząc z perspektywy XVIII wieku, to będzie zupełnie inaczej niż weźmiemy na przykład horyzont 200-300 lat, albo 500, albo 1000 lat, albo w ogóle 2000 lat, albo 10 tysięcy lat. Bo możemy się albo cofać do tego, co się zmieniło na przykład w społecznej percepcji, w pewnych regułach na przestrzeni kilkudziesięciu, kilkuset lat, powiedzmy no 100-150 lat w Wielkiej Brytanii, a możemy też patrzeć na to, co się zmieniło w życiu człowieka 10 tysięcy lat temu, jak zaczął się żyzny półksiężyc i jak zaczęła się wędrówka z Afryki, tak? Więc jak gdyby to, jak my sobie te czynniki będziemy ważyć, w pewnym sensie zależy od tego, jaki sobie horyzont weźmiemy. Jednym z takich wymienianych czynników są na przykład oszczędności, tak? Że no, oszczędności były istotnym elementem, ale
o ile bez wątpienia oszczędności, czyli patrzenie, te słynne tezy, co masz zjeść dziś, zjedz jutro, albo co masz zrobić jutro lub dziś, tak? Albo no, staraj się ciężko pracować, tak, a nie kombinować. To są jak gdyby takie sformułowania, które są, przenikają jak gdyby większość kultur, tak? Mimo to oszczędności odgrywają istotną rolę, ale czy właśnie były tym game changerem? Inna kwestia, zasoby naturalne. Tak, to jest takie ulubione stwierdzenie, które często jest krytykowane przez ekonomistów, bo mamy przykłady krajów, które mają dużo zasobów naturalnych i się nie rozwijały, i kraje, które nie miały dużo zasobów naturalnych, a i tak się rozwijały. Tak? Więc jak gdyby to się wydaje, że to niekoniecznie miało odgrywać rolę, ale jednocześnie zasoby naturalne mogą odgrywać jakieś tam, mogą powodować jakieś tam sprzężenia zwrotne. Znaczy, jak mamy na przykład Katar i rozmawiamy o tym, jaki to jest bogaty obecnie kraj, no to trudno abstrahować od tego, że ma zasoby naturalne, tak? Bo popatrzmy, jak ten kraj wyglądał 70-80 lat temu. Jak na przykład rozmawiamy o, nawet jak rozmawiamy o konkretnym porządku politycznym, tak? Jest taka książka, pewnie niektórzy znają, Darena Acemoglu, to jest chyba Dlaczego narody bogacą się, tak? Czy chyba coś takiego. To on na przykład w tej książce podaje ciekawe przykłady, bo on generalnie ma tezę, że to ład polityczny, czy powiedzmy, można powiedzieć, ład społeczno-polityczny był najważniejszy dla kwestii rozwoju i wzrostu. Ale nawet on w pewnym momencie pisze o uwarunkowaniach geograficznych, bo na przykład podaje przykłady jakichś tam kolonii założonych w jednym miejscu, które były na takim ukształtowaniu terenu, że nie dało się z ludzi zrobić niewolników. W sensie takim, że bardzo trudno ich było trzymać w jednym miejscu, monitorować, śledzić, że po prostu oni mogli się uciekać, chować, tak, że po prostu nie miało sensu, było to zbyt kosztowne. Tak? No i właśnie, powiedzielibyśmy, że w jego hipotezie ogromną rolę odgrywa ład polityczno-społeczny, ale jednocześnie jest jakiś tam katalizator, jakiś taki inny czynnik, który jakieś tam sprzężenie zwrotne powoduje, czy jakoś tam dodatkowo wpływa na sytuację, przesądzający o tym, że ten czynnik w ogóle może zacząć działać. Prawa własności, tak, to kolejny przykład, no trudno kwestionować, chociaż niektórzy się starają, o tym, jaką rolę odgrywają prawa własności dla wzrostu i rozwoju gospodarczego, no ale jednocześnie to jest pewien ład, który został zaprowadzony już setki lat wcześniej, na przykład w Wielkiej Brytanii, i sam z siebie jak gdyby niczego nie wygenerował, ale z drugiej strony, czy gdyby tego nie było, no właśnie, do takiego wzrostu mogłoby dojść. To samo wiedza naukowa, czyli no ten postęp w rozumieniu tego, jak funkcjonuje świat. Tak? No, trudno kwestionować na przykład, że metalurgia czy wiedza dotycząca wytopu metali, takie rzeczy, nie odegrała roli. No, odegrała gigantyczną rolę. Bez tego to w ogóle trudno sobie wyobrazić rewolucję przemysłową. Tak? Albo bez umiejętności przetwarzania jednej formy energii w drugą formę energii, czy też zmiany formy energii w robienie czegoś, co jest bezpośrednio użyteczne ludziom. Więc jak gdyby to odegrało ogromną rolę, ale z drugiej strony mieliśmy sporo wiedzy naukowej, która istniała znowu setki lat wcześniej albo w innych krajach, a jednak nie przekształciła się w tą kulę śniegową, jaką było wprowadzanie już nowych dóbr i usług. Czy też istnienie określonych regulacji, znowu to trochę podobne do praw własności, tak? Czy jakiś taki konkretny ład instytucjonalny. Czy też, a może konie i pasożyty odegrały rolę, tak? W sensie takim, czy jakąś rolę mogły odegrać? No, to jest jedna z ulubionych tez Jareta Diamonda, jak ktoś lubi czytać jego książki, też wyszły po polsku. Guns, Germs and Steel, chyba tak, już nie pamiętam, to on właśnie jedną z tych tez lansuje. No i mówi, no, czy trudno jest zakwestionować fakt, że konie odegrały rolę w Europie? No odegrały, no całkiem sporo, tak? A Afryka miała zebry, no i te zebry to tak ciężko jednak było udomowić w odróżnieniu od koni, znaczy wykorzystać do tego, żeby ich energia służyła ludzkiej gospodarce. Albo jak popatrzymy na rodzaje robactwa, pasożytów, bakterii czy paskud, które atakują człowieka, to są zupełnie inne w Afryce. Czy w czasie, w którym mówiliśmy o powiedzmy rozbiciu się ludzi, tak, wędrówce z Afryki do Europy, to jak gdyby no, trudno kwestionować, że innego rodzaju bakterie atakowały organizmy ludzkie tutaj, a tam, tak? Na przykład w Afryce w dużo większym stopniu te paskudstwa, które atakowały, czyniły z ludzi osoby upośledzone do końca życia, tak? W Europie to w mniejszym stopniu występowało, a jak już występowało, to człowiek raczej już się żegnał z tym światem, tak? Jakby coś zaatakowało. I jest jedna z hipotez McCloskey, to pewnie część osób zna, to jest ta książka Burżuazyjna godność, wydana już jakiś czas temu. Główna jej zaleta
jest oczywiście, główną jej zaletą jest oczywiście krytykowanie innych teorii, tak? Bo to jest zresztą drugi tom z trylogii, najlepszy, najmocniejszy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie bardzo skutecznie krytykuje innych, chociaż to, co ma do zaoferowania w zamian, już niekoniecznie jest aż tak bardzo przekonujące, jak ta jej krytyka. Generalnie w największym skrócie to jest teza, że nastąpiła zmiana retoryczna w Wielkiej Brytanii, która oznaczała sprzyjanie przedsiębiorcom. Tak? I te studia, nie podejmuje się kompetentnie oceny tego, jak dobre to są analizy maklowskie dotyczące tego, czy rzeczywiście oddaje dobrze ducha literatury i sztuki. No ale takie jest generalnie sugestia, że zaczęto szanować przedsiębiorców, tak, że przedsiębiorca to nie był kombinator w sensie negatywnym, tylko to był ktoś kombinujący w sensie pozytywnym. Tak. Kombinowanie jest źródłem wzrostu rozwoju i zrozumienie, że kombinowanie to nie jest kombinatorstwo. Czyli jak ktoś zaczyna coś wprowadzać nowego, coś zmienia, to nie znaczy, że zaczyna łupić i zabierać zasoby innym. To jest też notabene pewna zmiana, która nastąpiła w myśleniu ekonomicznym. Bo generalnie okres merkantylizmu bardzo ładnie się zbiegła. Zmiana merkantylizmu na szkołę klasyczną. To znaczy Adam Smith i szkoła klasyczna, można wysuwać do nich różne zarzuty, też z perspektywy, jak ktoś jest fanem Rothbarda i bardzo lubi się czepiać szczegółów, no to będzie tam krytykował Smitha za laborystyczne teorie i inne takie historie. Ale jednej rzeczy nie sposób zaprzeczyć, tego, że jakościowo szkoła klasyczna wprowadziła takie podejście, że możemy mieć harmonijny wzrost gospodarczy w społeczeństwie i nie musi być tak, że jak jakaś jedna część społeczeństwa się rozwija i bogaci, to druga musi być kosztem tego bogacenia się i zyskiwania. W merkantylizmie to kompletnie dominowało podejście merkantylizmu. Oczywiście z perspektywy krajów na poziomie międzynarodowym, ale to było coś, co bardzo powszechne było właśnie w myśleniu ekonomicznym, że tutaj mamy gdzieś coś dodane, tak jak energię. Tu mamy więcej energii, to gdzieś tej energii musi być mniej. Tutaj mamy wzrost bogactwa, postęp, rozwój, to widocznie to się odbywa czyimś kosztem. Hipoteza Maklowski nie do końca odpowiada na pytanie, czy nie jest to sprzężenie zwrotne, albo do jakiego stopnia to jest sprzężenie zwrotne. No bo generalnie, jak przedsiębiorcy na przykład zaczęli wprowadzać innowacje i rozwijać gospodarczo kraj, to zaczęto ich też postrzegać w bardziej pozytywnym świetle, tak? Więc to jak gdyby zaczynało przenikać do kultury, że bycie przedsiębiorcą to jest godne zajęcie. Tak? Więc tam na pewno jest jakiś element sprzężenia zwrotnego. Do jakiego stopnia? No nie do końca jak gdyby mamy odpowiedź. Nie ma też ważenia samej istoty z tych problemów, z powodu tych problemów, o których mówiłem, że ważenie w ogóle jest bardzo trudne, nadawanie wagi. No i jednocześnie nie ma elementu akumulacyjnego. To znaczy, jak jest ta zmiana retoryczna, to ona po prostu jest, ale we wzroście gospodarczym i rozwoju mamy do czynienia z czymś, z jakimś elementem akumulacyjnym, prawda? Bo wzrost generalnie on się akumuluje, to znaczy tam coś jak gdyby postępuje. Oczywiście teoretycznie może być tak, że coś jest jak gdyby tylko raz katalizatorem i potem to już sobie gdzieś tam leci. No ale to jest jak gdyby element nie do końca omówiony. Podobnie jak nie jest też tak naprawdę do końca omówiona ta błyskowiczna i terytorialna dyfuzja. To znaczy jak już w Wielkiej Brytanii doszło do rewolucji przemysłowej, to potem bardzo szybko dochodzi wreszcie Europy do rewolucji. Wręcz w szokująco szybki sposób. I jest blokada na poziomie Europy. No powiedzmy Stany Zjednoczone, Japonia też, tak? Ale jest potem blokada. Że potem to się nie rozprzestrzenia przez długie lata na resztę świata, że to potem jeszcze zajmuje trochę czasu. To jest jak gdyby też taki temat, który warto omówić. No i chciałem powiedzieć o drugiej hipotezie, która jest trochę mniej znana w Polsce. O hipotezie Joela Mokyra, która wydaje się bardziej fundamentalna i co najmniej uzupełniająca to, co zaoferowała Maklowski. Jeśli nie tak naprawdę w pełni dekonstruująca to, co Maklowski zaproponowała. Mianowicie Mokyr przedstawił taką hipotezę UTHC, czyli Upper Tail of Human Capital. Jak mamy sobie rozkład kapitału ludzkiego, czyli po prostu generalnie wiedzy, nazwijmy to, klasy takiej, możemy podzielić ludzi na klasy pod kątem wiedzy, zrozumienia świata, interesowania się światem, no to mamy ten górny ogon, czyli jak gdyby taką elitę, powiedzmy, intelektualną. I Mokyr stawia hipotezę, że w Europie wykształciła się, czy to o tym można sobie poczytać, to nie tak, że to jego teza, o Rzeczpospolitej Uczonych możemy sobie poczytać, Republic of Letters, Respublika Literalna, i że wykształcił się taka klasa intelektualistów na poziomie międzynarodowym, która była czymś absolutnie unikatowym w skali świata. To znaczy, nie jest tak, że nie było klas intelektualnych w innych społecznościach. Było oczywiście, na przykład w Chinach też była, ale ona funkcjonowała zupełnie inaczej. To była klasa dużo bardziej biurokratyczna i dużo bardziej jak gdyby odgórnie sterowana, niż w sposób trochę spontaniczny na poziomie międzynarodowym, w oderwaniu od
od państw tak naprawdę, od rządów na poziomach narodowych, jeśli można mówić o narodach wtedy, ale w odróżnieniu od tych państw konkretnych powstała swego rodzaju globalizacja, taka, no można powiedzieć, globalizacja intelektualna, tak, na poziomie Europy. I Mocker mówi, że to jest pierwsze w historii targowisko pomysłów i eksperymentatorów. To znaczy, tam była taka sytuacja, że człowiek na przykład mógł sobie przeprowadzać jakiś eksperyment ciekawy, gdzieś tam się bawić, coś eksperymentować, nawet coś, co mogło być zakazane. Nie wiem, bawić się w na przykład sekcję zwłok i sobie coś opisywać na temat tego, jak wygląda organizm ludzki, pisać listy, wysyłać to do adminów tego forum, którzy się zajmowali przepisywaniem tych listów i wysyłaniem do kilku osób zainteresowanych. To może zainteresować tego, to tego, to wyślę do tego, do tego, do tego. To było też miejsce, jedno z pierwszych, gdzie niektóre kobiety mogły stawiać pierwsze intelektualne kroki, tak? Połowa, prawie, nie, więcej niż połowa, tak? Bo to kobiety to zawsze minimalnie więcej niż połowa społeczności była jak gdyby represjonowana przez długi czas, tak? Na bardzo wiele uniwersytetów nie mogły się w ogóle pokazywać, na bardzo wielu uniwersytetach nie mogły się pokazywać, a na przykład jak miały coś do powiedzenia intelektualnie bogatego i ciekawego, no to mogły na przykład w takiej Rzeczpospolitej uczonych uczestniczyć, tak? A podczas gdy, nie wiem, w całej Europie czy w większości Europy mogły mieć zakaz wstępu. I to, co mówi Mocker, to jest to, że zaczyna się wtedy proces lamarckowskiej ewolucji na bazie baconowskiego eksperymentowania. To ma takie trochę poskładane dwa terminy. Baconowskie eksperymentowanie on wymienia jako swój ideał Bacona, dlatego że Bacon miał takie podejście filozoficzne do świata, że świat możemy zacząć rozumieć, jak funkcjonuje, i możemy go zacząć zmieniać. Ale rewolucyjne dzisiaj podejście, prawda? Wydaje się, że to jest rzecz oczywista, ale w tamtym czasie to nie było nic oczywistego, tak? W tamtym czasie, jak popatrzymy 200 na przykład lat wstecz, gdzieś tam do innego kraju, nie europejskiego, to okaże się, że jak jakiś uczeń jednego mistrza, który już nie żyje, powiedział, ten mistrz w tym nie miał racji, to jego koledzy mu obcinali głowę na przykład, tak? Jednocześnie były na przykład dysputy filozoficzne dotyczące tego, czy my możemy poznawać, jak świat funkcjonuje. Nie, bo to będzie na przykład obraza dla Pana Boga. Bo jak zaczynamy poznawać, jak świat funkcjonuje, to znaczy, że wczuwamy się w pozycję, tak jak matematyk, zaczynamy analizować świat jak zegarmistrz, to stawiamy się w pozycji Boga, a to jest herezja. To jest niedopuszczalne, nie wolno tego robić. Jak będziesz to robić, to obetniemy Ci palce, a potem głowę. Więc to, jak gdyby, jak filozoficznie postrzegamy świat, czy jego poznawać można, czy nie, jest absolutnie kluczowe. Jak gdy w Europie do XIX wieku wydano już tysiące książek, to były jeszcze kraje na świecie, gdzie był zakaz wydawania w ogóle książek. Tak? Więc jak gdyby trudno pominąć to, że publikowanie książek musiało odegrać jakąś znaczącą rolę w postępie wiedzy nie tylko naukowej i nie tylko technologicznej, ale też wiedzy rozumienia tego, jak funkcjonuje społeczeństwo i co w społeczeństwie jest dopuszczalne, a co jest niedopuszczalne. Notabene to, co mówiłem na początku, czyli o tym forum cypherpunków, którzy sobie stworzyli miejsce do wymiany idei, to można postrzegać to jako Rzeczpospolitą cyfro uczonych w podobny sposób. A to jest tylko pewien wycinek, tak? Oni w sensie, oni już żyli w społeczeństwie, w którym dopuszczalne jest, czy naturalne jest kombinowanie, zbieranie się, grupowanie się w różne organizacje, wymiana idei, eksperymentowanie. Nie, to teraz wyobraźmy sobie, że mamy sytuację, w której to w ogóle jest obce i nagle pojawiają się otwarte drzwi do tego, żeby ludzie ze wszystkich dziedzin mogli to robić. I jedynym miejscem, w którym mogą to robić w miarę nieskrępowany sposób, to jest właśnie taka Rzeczpospolita uczonych, gdzie sobie takie poglądy wymieniają. No to trudno zaprzeczyć temu, że na pewno to jakiś tam wpływ będzie mieć. To baconowskie eksperymentowanie, no i lamarckowska ewolucja. W ewolucji Darwina, to jak wiemy, tym ograniczeniem głównym są geny i jak gdyby nie akumuluje się. Tak jak się ktoś uczy, czyta i pisze, no to niestety nie przekazuje tego automatycznie swoim dzieciom. Tak? Wiedza czy poznawanie świata to jest rzecz, której się nie da przekazać dzieciom. Tak? Jak ktoś chodzi na siłownię, to też dzieciom mięśni swoich nie przekaże. A szkoda, prawda? To by była lamarckowska ewolucja i właśnie to, dlatego to jest lamarckowska ewolucja, bo mamy do czynienia z elementem akumulacji wiedzy. On nie przebiega darwinowsko, także potem w łatwy sposób to się przekazuje potomstwu, ale mamy element akumulacyjny na zewnątrz naszych ciał, na zewnątrz naszych rąk, na zewnątrz naszych oczu, który nazywamy pismem, którym nazywamy prawda, publikowaniem, spisywaniem, gromadzeniem, bibliotekoznawstwem. I teraz Mocker wymienia pewne rzeczy, które się potem przewijają u innych autorów. Dlaczego właśnie w Europie? Mieliśmy niskie koszty wejścia na przykład, mieliśmy mniejsze ryzyka, generalnie mniejsze tabu, łatwość transmisji przekazu,
Generalnie kontestowalność, czyli idea w tej społeczności była taka, że można kwestionować, co ktoś powiedział, co ktoś napisał. Że jak powiemy, że Arystoteles nie miał we wszystkim racji, to nikt nam krzywdy jak gdyby z tego powodu nie zrobi. Tak? Zresztą samo słowo innowacje to generalnie było traktowane tak, że innowacją, herezje były innowacją. Tak? Za innowację obcinano uszy. W sensie no, próby kontestowania tego, co dotychczas się uważa. No i polityczna defragmentacja, mimo wszystko, bardzo często wymieniany czynnik prawie przez wszystkich autorów, tego, że w Europie mieliśmy w jakimś stopniu z rozbiciem politycznym. Do tego stopnia, że na przykład jak ktoś był jakimś uczonym i mówił jakieś nieprzyjemne rzeczy dla akurat władcy w tymże rejonie, no to mógł na przykład sobie uciec gdzieś do innego miejsca, a nie było europejskiego nakazu aresztowania, ani żadnych umów jednoznacznych dotyczących ekstradycji i przez to jak gdyby sobie dalej tworzyć. Tak? Spektakularnym przykładem tego jest Hugo Grocjusz na przykład. Tak? Osoba odpowiedzialna za ojciec, można powiedzieć, prawa międzynarodowego, wiary w to, że prawo stanowione nie jest totalnie absolutne i że nad prawem stanowionym istnieją jakieś tam prawa naturalne, których należy przestrzegać i które są w jakimś stopniu uniwersalne. Zaangażował się w jedną z dysput dotyczących kalwinizmu, kwestii religijnych, no i wylądował w więzieniu. Ale potem ktoś na szczęście wpadł na pomysł, żeby go w skrzyni na książki przemycić i przewieźć do Paryża, tak, gdzie po prostu mógł sobie... Tak, to jest taki właśnie też przykład Mokyra, dosyć dobry, pokazujący jak zupełnie, jak można było się wymknąć władzy. Oczywiście władza dalej potrafiła być opresyjna, ale ta struktura europejska sprawiała, że to był też jeden z tych takich czynników, który pozwalał na ucieczkę. Jednej rzeczy, o której mówi Mokyr, ale ona też jest względnie słabo u niego zrobiona, to jest ten link między fabrykantami a filozofami, tak? Czyli to jak... chociaż on o tym pisze i podaje przykłady, ale też on jest taki trochę nie do końca rozbudowany, bo on się koncentruje na tym kroku wcześniej, na tym, co się przez lata zakumulowało. Tego XV-XVI wieku Rzeczpospolitej Uczonych, jak się zakumulowało takie zupełnie inne podejście do świata i zupełnie inna filozofia w podejściu europejskim. Ale jak gdyby no, ten link, prawda, przekazywania już implementacji jest trochę słabiej u niego omówiony. Tutaj mamy taki cytat z Woltera, XVIII-wieczny. W czasie ery Ludwika XIV ustanowiono Rzeczpospolitą Uczonych. Prawie niezauważona mimo wojen i różnic religijnych. Wszystkie nauki i sztuka zyskały w ten sposób wzajemne wsparcie. Prawdziwi badacze w każdej z dziedzin nawiązywali bliższe relacje w tej wielkiej społeczności umysłowej. Ta instytucja jest ciągle z nami, jest jedną z odpowiedzi na zła tego świata, rozsiane przez ambicje i politykę. No i myślę, że to w miarę dobrze przedstawia jak gdyby tą istotę, to serce, co pozwoliło na kombinowanie w sensie pozytywnym w krajach europejskich i szybki rozwój gospodarczy i wzrost gospodarczy. A jednocześnie jak gdyby nie zamyka drogi do dyskusji na temat tego, że każdy z czynników może odegrać jakąś rolę. Ja za chwilę po obiedzie będę mieć wykład o rynku kapitałowym i o giełdzie, na którym właśnie będę starał się pokazać, że ten z czynników na przykład też odgrywa znaczącą rolę i może odegrać wręcz bardzo ważną rolę. Tak? Ale nie jest to rzecz totalnie unikatowa, totalnie wyjątkowa. Są inne czynniki, które też taką rolę odgrywają. Jak wiemy, różne kraje się różnie rozwijają. Mamy różne przykłady krajów, które w wieku XX się rozwijały i niekoniecznie rozwijały się dokładnie według tego samego wzorca, co kraje europejskie. Szybko mi poszło, dałem radę. To skończę tutaj i zaproszę jeszcze ewentualnie do pytań, komentarzy.